todos los años. No te conozco la pasión. Zostawiłam go. Poszłam do pracy taka wściekła, że jeszcze do teraz mi nie przeszło. Valeria, jeżeli chce cię osaczyć, zaszczuć, musisz stawić mu czoła. Ale ja się boję. Ja boję się zrobić cokolwiek. Widziałaś, jak Raul mnie podrywa? A Dan mnie też. A co? Eduardo ci się nie podoba? Ja nie mogę mieć dziecka. Ty pierwszy. Słuchaj, a ty naprawdę chcesz iść do Kasanowy? Chcesz swoją przyjaciółeczkę zobaczyć? Tak. A co potem? I te poplamione obicia. Ja w ogóle nie wiem, o czym ty mówisz. Na pewno poplamili lodami. Przecież wszyscy lubią lody. Gdzie Ines? Oddycha głęboko. Mam nadzieję, że nie wciągnie całej. Ines ma w nosie odkurzacz przemysłowy. No, nie no, na żywo to ty lepiej wyglądasz niż w telewizorze. Dzięki. Paranoja, te wszystkie pozycje, ta histeria na punkcie punktu... Co jest z Ines? Zostaw ją. Przepraszam. Nic się pani nie stało? Nie, nic. My tu przestrzegamy prawa. To już jest takie wariactwo, że nawet mi się to zaczyna podobać! Dziecko! Jesteś podobna do mojej córki Flory. A to więcej niż przyjaciółka. Nie widzę, co to za dupek siedzi przy barze? Który? No, ten poseł, co to wymachuje na lewo i prawo swoją legitymacją, chcąc pokazać, jaki to ma autorytet. Który żigolek jest dziś na tapecie, co? To nie czas ani miejsce, nie wydaje ci się? No? No powiedz. Czego ci odmawiam? Masz wszystko, cholera jasna, i jeszcze ci mało? Chciałabyś, żeby mamusia siedziała w fotelu i czekała na Alzheimera? Jesteś stara. No takie 15-minutowe ćwiczenie na mięśni klatki piersiowej. To damska toaleta, proszę tu nie wchodzić. Wchodzę, gdzie mi się podoba, dziwko. Ja jestem kelnerem. To znaczy? No to po prostu istny targ żywym towarem. Każdy to wie, a szczególnie sekretarki.